Okej, okay. Wszystko dobrze ustawione. Sprawiedliwość. Skazania na górze. O sprawiedliwości. Ciekawe mam takie przemyślenia na ten temat. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. Czytam skazania na górze. 5 rozdział Mateusza. 6 werset. Błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Albowiem oni będą nasyceni. Dalej czytamy w 10 wersecie. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Prześladowanie z powodu sprawiedliwości. 10 werset. Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Ich jest Królestwo Niebios. Tu mamy odsyłać do 1 Piotra 3,14. Czyli Królestwo Niebios należy do tych, którzy znoszą prześladowania dla sprawiedliwości. Oraz Jezus w kazaniu na górze mówi do ludzi, zwłaszcza do tych, którzy twierdzą, że wierzą w Słowo Boże, tak? Mówi do nich: błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, albowiem oni będą nasyceni. 1 Piotra 3,14. Pierwszy list Piotra 3,14. Ale chociażbyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście, nie lękajcie się więc gróźb ich i nie trwóźcie. Piotra. Gdybyście nawet mieli cierpieć dla sprawiedliwości, błogosławieni jesteście. Więc czym jest sprawiedliwość? Błogosławieni, którzy łakną, pragną sprawiedliwości, gdyż oni będą nasyceni. Błogosławieni miłosierni, oni miłosierdzia dostąpią. Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą. Błogosławieni pokój czyniący, albowiem oni synami Bożymi będą nazwani. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości, albowiem ich jest Królestwo Niebios. Błogosławieni jesteście, gdy wam złorzeczyć i prześladować was będą i kłamliwie mówić na was wszelkie zło ze względu na mnie. Radujcie się i weselcie się, albowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami. Sprawiedliwość. Szczęśliwi, którzy łakną i pragną sprawiedliwości. Więc wierzący ludzie powinni łaknąć i pragnąć sprawiedliwości. Tak? Domyślam się, że tak. Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie z powodu sprawiedliwości. Nie z powodu niesprawiedliwości, czy z powodu własnej głupoty, ale z powodu sprawiedliwości cierpią prześladowanie. Tak? Albowiem ich jest Królestwo Niebios. Tu mi się nasuwa... przypomina mi się to stwierdzenie Jezusa, że byłem w więzieniu, a odwiedziliście lub nie odwiedziliście mnie. Kiedy to, Panie, byłeś w więzieniu, a my żeśmy Cię odwiedzili? Albo byłeś w więzieniu, a nie odwiedziliśmy Cię. I na podstawie tego miejsca pisma ludzie organizują tak zwaną służbę głoszenia Ewangelii po więzieniach. Ale tak naprawdę to pismo nie mówi o tego typu służbie, tylko mówi o tym, że wierzący z powodu sprawiedliwości został wrzucony do więzienia, tak jak na przykład Jan Chrzciciel. I jeżeli odwiedziłeś wierzącego dlatego, że z powodu swoich przekonań i wiary został wrzucony do ciurmy, tak, do więzienia. I jeżeli właśnie z powodu zachowywania Słowa Bożego zostałeś wtrącony do więzienia, bo na przykład głosiłeś kazanie gdzieś na ulicach, czy to w Ameryce, w Anglii, może w Szwecji, a może w Polsce, i powiedziałeś, że homoseksualizm jest grzechem, i za to cię wrzucili do więzienia, bo jest to stwierdzenie niepoprawne politycznie, to wtedy cierpisz prześladowania z powodu sprawiedliwości. Bo właśnie, co to jest ta sprawiedliwość? Co to jest sprawiedliwość? Sprawiedliwość będzie zaprzeczeniem, będzie antytezą niesprawiedliwości albo nieprawości, bezprawia, zaprzeczeniem sprawiedliwości będzie bezprawie. Mamy tu przykład ludzi sprawiedliwych w Ewangelii Łukasza. W Ewangelii Łukasza 1,6. Łukasza 1,6. Albo 1, jeszcze 5 i 6.
Za dni Heroda, króla judzkiego, żył pewien kapłan imieniem Zachariasz, ze zmiany kapłańskiej Abiasza. Miał on żony, jedną z córek Aarona, na imię jej było Elżbieta. Czy to byli rodzice Jana Chrzciciela. Oboje byli sprawiedliwi wobec Boga, postępując nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Sprawiedliwi, ponieważ postępowali nienagannie według wszystkich przykazań i ustaw pańskich. Czymże więc jest sprawiedliwość według Pisma Świętego? Co to znaczy być sprawiedliwym? Co to jest sprawiedliwość według standardu Słowa Bożego? 5 Mojżeszowa, 6 rozdział. 6 rozdział, 5 Księga Mojżeszowa. Czytamy. 25 werset. I będzie nam to poczytane za sprawiedliwość, tak? Gdy dołożymy, no sprawdźcie, 5 Mojżeszowa 6:25. I będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Pana Boga naszego te wszystkie przykazania, jakie nam nakazał. Będzie nam poczytane za sprawiedliwość, mamy słowo, sprawiedliwość. Sprawiedliwość. Będzie nam poczytane za sprawiedliwość. Co? Postępowanie zgodne z Bożym przykazaniem. To jest właśnie sprawiedliwość. Błogosławieni jesteście, kiedy łakniecie i pragniecie sprawiedliwości. Będziecie nasyceni. Czy pragniesz zachowywać szabat? Pismo mówi, żeby kochać Boga i że kochać Boga, pierwszy list Jana, definiuje miłość do Boga. Kochanie Boga polega na tym, że się zachowuje Jego przykazania. Bóg dał przykazania na Synaju. Jezus Chrystus. Jest napisane w liście Tytusa. List Tytusa, otwórzmy. List Tytusa, tam było 2:13, 12. List Tytusa 2:12, zobaczcie. Tytusa 2:12. Nauczając nas, abyśmy wyrzekli się bezbożności i światowych pożądliwości, na tym doczesnym świecie wstrzemięźliwie, sprawiedliwie i pobożnie żyli. Sprawiedliwie i pobożnie żyli, oczekując błogosławionej nadziei i objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego. Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego. Bóg i Zbawiciel nasz. Chrystusa Jezusa, który dał samego siebie za nas, aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości. Nieprawość, przeciwieństwo, sprawiedliwość. Od wszelkiej nieprawości oczyścić sobie lud na własność gorliwy w dobrych uczynkach. W dobrych uczynkach. Od wszelkiej nieprawości, wszelkiego bezprawia, aby nas wykupić. Kto? Wielki Bóg i Zbawiciel nasz, Jezus Chrystus. Wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Tak? Oczekując błogosławionej nadziei objawienia chwały wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. Kto dał przykazania na Synaju? Wielki Bóg i Zbawiciel nasz. Jezus Chrystus dał dekalog. Jezus Chrystus dał przykazanie, o których Mojżesz mówi. Jezus Chrystus dał te przykazania, o których mówi Mojżesz. Dał całemu Izraelowi, a cały Izrael to jest 12 pokoleń Jakuba, plus wielkie mnóstwo spośród narodów, które wyszło razem z Izraelitami z Egiptu. Księga Eksodus 12:38 mówi o tym, że wielki tłum spośród narodów również wyruszył z Egiptu. Wielu Egipcjan wyszło wtedy z Egiptu. Każdy, kto był posłuszny, każdy, kto uwierzył w moc krwi baranka paschalnego. Tak? To jest właśnie cały Izrael. Izrael składa się nie tylko z fizycznych potomków Abrahama, ale również z duchowych potomków Abrahama. To jest właśnie cały Izrael. I przykazania są dane całemu Izraelowi, czyli ludziom, którzy wierzą w Jezusa Chrystusa. Wiemy, największe przykazanie, zobaczcie, 5 Mojżeszowa, 6 rozdział. Nawet zatytułowali to tłumacze,
ten rozdział, największe przykazanie. To jest piąta Mojżeszowa. Szósty rozdział. Jest to przykazanie, które niektórzy ludzie przypisują tylko i wyłącznie Jezusowi, niejako Jezusowi Nowego Testamentu. Ale to jest największe przykazanie, które pochodzi z ust Boga, wielkiego Boga i Zbawiciela naszego, Jezusa Chrystusa. I one było już dane za czasów Mojżesza. Piąta Księga Mojżeszowa. Więc wielkie przykazanie. Jakie? Żeby kochać Boga. Niektórzy myślą, że to jest przykazanie tylko Nowego Testamentu, ale jest to nieprawda. Przeczytajmy je. Szma Izrael, Adonai Eloheinu Adonai. Szma Izrael, Adonai Eloheinu Adonai Echad. Tak? Yahweh Eloheinu. Okay. Po polsku jest: słuchaj Izraelu, Pan jest Bogiem, Pan naszym, Yahweh, Pan jedynie. Będziesz dlatego miłował Pana Boga Twego z całego serca, Twego z całej duszy swojej, z całej siły swojej. No proszę. Będziesz miłował Pana Boga Twego z całego serca Twego, z całej duszy Twojej, z całej siły swej. Mamy w Starym Testamencie przykazanie, żeby kochać Boga, największe przykazanie. Niech słowa te, które ja Ci dziś nakazuję, będą w Twoim sercu. Będziesz je wpajał w Twoich synów, będziesz o nich mówił, przebywając w swoim domu, idąc drogą, kładąc się, wstając. Przywiążesz jako znak do swojej ręki, czyli całe nasze, wszystko co będziemy robić, będzie kierowane poprzez Słowo Boże. Wszystko na co będziemy patrzeć, dokąd będziemy iść, do ręki te przykazania sobie przywiążesz. Między oczami je będziesz zawsze miał, na cokolwiek będziesz patrzył. Zawsze będziesz pamiętał o przykazaniach Bożych. We wszelkim swoim postępowaniu, w myśleniu, tak? Wypisz je na odrzwiach Twojego domu i na Twoich bramach, kiedy będziesz wychodził z domu, żebyś pamiętał, zawsze miał na sercu, na swojej uwadze. O to chodzi tutaj. I na końcu tego rozdziału szóstego jest werset 25. I będzie nam to poczytane jako sprawiedliwość, kiedy dołożymy wszelkich starań, aby zachowywać przykazania Boże. To jest właśnie sprawiedliwe życie. To jest właśnie sprawiedliwość. Mamy pragnąć i łaknąć sprawiedliwości. Błogosławieni będziecie ci, którzy zostaniecie nasyceni, wy, którzy pragniecie i łakniecie Bożej sprawiedliwości, opartej na Bożym Słowie. I nakazał nam Yahweh spełniać te wszystkie przepisy, okazywać cześć zbożną Yahweh, Bogu naszemu, aby nam się powodziło po wszystkie dni naszego życia, jak to jest dzisiaj, i będzie nam poczytane za sprawiedliwość, gdy dołożymy starań, aby spełniać wobec Yahweh naszego Boga wszystkie te przykazania, jakie nam nakazał. I przykazania, które nie są częścią systemu lewickiego dodanego po grzechu złotego cielca, ale przykazania, które są częścią przymierza, które było zawarte z ludźmi, zanim zerwali to przymierze, uczynili złotego cielca, to jest to przykazanie. Zobaczcie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić, a nie niedzielę. Bóg mówi o szabacie, nie mówi o niedzieli. Nigdzie Biblia nie nazywa niedzieli dniem pańskim. Fałszywa teologia. Wykolejona teologia bezprawia. Bezprawia, bez prawa, brak tory, bez torze. Brak torów, wykolejona teologia protestancka. Bez torze, wykolejona teologia protestancka. Bezprawie po prostu. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. 6 dni będziesz pracował, wykonywał wszelką swoją pracę, ale 7 dnia, a nie 1 dnia. 7 dnia jest szabat Yahweh, Pana Boga Twego. To jest Jego szabat. Nie kradnij cudzego. 7 dnia, nie 1, ani 2, ani 4 dnia. 7 jest dzień szabatu. Nie będziesz wykonywał żadnej pracy, ani ty, ani twój syn, ani twoja córka, ani twój sługa, ani twoja służebnica, ani twoje bydło, ani obcy przybysz, który mieszka w twoich bramach. Ani sługa. Widzicie, w tamtych czasach dobrze mieli niewolnicy, słudzy. Dobrze mieli w Izraelu. Mieli dzień wolnego. Oni też, równo wszyscy, nawet zwierzęta.
Dlaczego? Będziesz pamiętał o dniu szabatu? Gdyż w sześciu dniach uczynił Pan niebo i ziemię, morze i wszystko, co w nich jest, a siódmego dnia odpoczął. Dlatego Jahwe pobłogosławił dzień szabatu i poświęcił go. Kiedy? Już w Edenie go poświęcił. Już w Edenie, w ogrodzie Eden, uczynił ten dzień świętym i szczególnym i nic nie zmieniło się od tysięcy lat. Czyli po prostu to przykazanie mówi o tym, że Bóg wszystko stworzył w sześć dni. To kreacjonistyczne przykazanie. Pamiętaj o dniu szabatu, aby go święcić. Siódmego dnia jest dzień szabatu. Co to znaczy pragnąć i łaknąć sprawiedliwości? Zachariasz i Elżbieta byli sprawiedliwi przed Bogiem. Dlaczego byli sprawiedliwi? Gdyż pilnie zachowywali wszystkie ustawy i przykazania pańskie. Możemy czytać o tym. Łukasza 1,6. Jezus w kazaniu na górze mówi: błogosławieni jesteście, kiedy was prześladują. Z powodu sprawiedliwości. Kiedy cierpicie z powodu sprawiedliwości. Znosicie prześladowania. Jak to może wyglądać? Ano tak, jak ostatnio jeden brat wierzący po prostu powiedział innym wierzącym, że no, szabat on zachowuje. Zaczęli się z niego śmiać. O, ty zachowujesz szabat, to ty wierzysz w te rzeczy? No tak, on wierzy w to, co mówi Słowo Boże. Pytanie jest inne. W co wierzą ci, którzy nie zachowują szabatu, tylko zachowują ustanowioną przez system rzymskokatolicki niedzielę jako dzień spotkań ludu Bożego. Kiedy Pismo bardzo jasno mówi, że wyznaczonym przez Jahwe dniem spotkań Jego ludu wybranego jest szabat, siódmy dzień, a nie niedziela. Kogo naśladujemy? Jak definiujemy sprawiedliwość? I potem mamy Mateusza, siódmy rozdział, tak? Wielu w owym dniu powie mi: Panie, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony, w Twoim imieniu prorokowali, w Twoim imieniu uczynili wiele znaków i cudów. A wtedy ja im odpowiem, mówi Jezus: odejdźcie ode mnie precz, wy, którzy dopuszczacie się bezprawia, nieprawości, niesprawiedliwości. Co to jest bezprawie? To jest beztorze, reaktory. Wykolejona teologia protestancka przejęta z teologii rzymskokatolickiej. I tyle. Jeszcze do V wieku naszej ery chrześcijanie powszechnie zachowywali dzień szabatu jako dzień szczególny i wybrany, jako dzień spotkań ludu wybranego, wybranego ludu Bożego. Takie jest świadectwo Sokratesa Scholasticusa, jednego z tak zwanych ojców tak zwanego kościoła. Jeszcze w V wieku naszej ery. Zaczęło się to zmieniać dopiero w Rzymie i w Aleksandrii. Dlaczego? Ponieważ te dwa ośrodki były światowymi centrami kultu niedzieli, kultu Sunday, kultu słońca. Rzym oraz Aleksandria. Do dzisiaj w centrum placu świętego Jupitera, którego katolicy nazywają świętym Piotrem, okej, dla zmyłki, w centrum tego placu watykańskiego stoi oryginalny obelisk kultu słońca. A cały plac watykański przed tą bazyliką świętego Jupitera, którego katolicy nazywają Piotrem, z lotu ptaka możesz widzieć, że jest to największe koło solarne na świecie. Ośmioszprychowe koło solarne kultu słońca w środku z fallusem Boga Słońca, z tym pilarem takim. Przywiezionym nie skądinąd, jak właśnie z Aleksandrii. A do Aleksandrii ten słup kultu słońca trafił z Heliopolis, z miasta słońca. Z miasta kultu słońca. Z Heliopolis. To tyle w paru słowach na temat pragnienia i łaknienia sprawiedliwości. Jeszua, Hamesijach, Jezus Chrystus obiecał, że jeżeli będziemy głodni Bożej sprawiedliwości w naszym życiu, to wtedy zostaniemy nasyceni. I że błogosławieni jesteśmy, jeżeli nam złe rzeczy na nas mówią, szydzą z nas i drwią z nas. To jest bardzo lekka forma prześladowań, wiecie, kochani. To jest nic, pikuś. Ktoś się śmieje, bo ja szabat zachowuję. O, to ciekawe, kiedy pejsy zapuścisz.
No nie zamierzam zapuszczać, bo ja zachowuję szabat według Słowa Bożego, nie według Talmudu. Nie według nauk talmudystów. Ale jak ludzie nie potrafią Talmudu odróżnić od Tory, lepiej się nie odzywać wtedy. Bo lepiej zacząć badać jedno i drugie. I dowiedzieć się, skąd pochodzą takie dziwne jakieś nauki, że nie wolno kłosów w szabat rwać. Dziś mnie jeden kolega pytał, czy on może po drodze wstąpić do sklepu, kupić czekoladę, no bo jest szabat, a on do swojej ciotki się wybiera i tak z pustymi rękami nie wypada. Nie? Ja mówię mu, człowieku, ja pewnie, ja też bym wszedłbym do sklepu, kupił czekoladę, on się nie zastanawiał. Czasem po drodze gdzieś, jak jedziemy na spotkanie do innych wierzących i trzeba coś, mają dzieci, no warto by było coś kupić tym dzieciom, nie? No to po drodze zajrzamy na stację benzynową, kupujemy czekoladę, co za problem. Ale religijny duch jest taki sam dzisiaj, jak i kiedyś. Uczniowie przechodzili w dzień szabatu, rwali kłosy, tak? I wygniatali i jedli. I zaraz się znalazło kilku religijnych faszystów oraz i już potępiać, bo zerwali kłos w dzień szabatu. Nie? Tylko, że takiej nauki nie ma w Torze, takich zakazów. Są to rzeczy wymyślone przez religijnych ludzi. Talmud. Właśnie. A błogosławieni jesteśmy, kiedy pragniemy sprawiedliwości. I błogosławieni jesteśmy, kiedy mówią na nas wszelkie zło i prześladują nas z powodu tego pragnienia i zachowywania tego, co jest sprawiedliwe przed Bogiem. Halleluja. Halleluja. Niech światło świeci w ciemności i niech doznają radości ci, którzy chcą służyć Bogu z wysokości. Halleluja.